To jest już piąty i ostatni filmik z serii o rzucie pionowym i chciałabym go rozpocząć od krótkiego podsumowania tego, co zrobiliśmy do tej pory. Otóż z podstawowych wzorów, czyli z tego, że przemieszczenie to jest prędkość średnia razy upływ czasu, tego, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość średnia to jest średnia arytmetyczna prędkości początkowej i prędkości końcowej, oraz z tego, że zmiana prędkości ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest przyspieszenie razy upływ czasu, razy czas trwania ruchu, otrzymaliśmy następujące wyniki. Otóż tak, po pierwsze, prędkość końcowa do kwadratu to jest prędkość początkowa do kwadratu plus 2 razy przemieszczenie razy przyspieszenie. I z tego możemy, znając prędkość początkową, prędkość końcową i przyspieszenie, znaleźć przemieszczenie. O, w ten sposób, takiego wzoru, oraz znając prędkość początkową, przemieszczenie i przyspieszenie, możemy znaleźć prędkość końcową. Tak? Przy czym tutaj, czy to będzie plus, czy to będzie minus, to już musimy użyć intuicji fizycznej, naszego rozumienia tego, co tak naprawdę się dzieje, żeby stwierdzić, czy prędkość końcowa jest z plusem, czy z minusem. Tak? A kolejny wynik to równanie kwadratowe na czas trwania ruchu. Wygląda ono następująco. I po rozwiązaniu go otrzymaliśmy następujący wynik. Minus prędkość początkowa przez przyspieszenie plus albo minus pierwiastek z prędkości początkowej przez przyspieszenie do kwadratu. Dodać 2 razy przemieszczenie przez przyspieszenie. Przypomnę, że mówiłam, że czas trwania ruchu możemy wyznaczyć również z tego wzoru. Bardzo prosto. Otóż, jeśli go przekształcimy, to mamy takie wyrażenie, czyli że prędkość końcowa minus prędkość początkowa przez przyspieszenie to jest upływ czasu, a na prędkość końcową już mamy, tutaj mamy ten wzór. Jeśli przepiszemy to jeszcze raz w odwrotnej kolejności, najpierw ten człon z prędkością początkową, a następnie ten z prędkością końcową, to tutaj będziemy mieć plus albo minus pierwiastek prędkości początkowej do kwadratu, dodać 2 razy przyspieszenie razy przemieszczenie i to wszystko przez przyspieszenie. Jeszcze raz napiszmy sobie, to jest prędkość początkowa przez przyspieszenie i tutaj wciągnijmy to przyspieszenie pod pierwiastek. Jak wciągamy pod pierwiastek, to pod pierwiastkiem to musi być do kwadratu, no bo jest tak, 1 nad przyspieszenie to jest pierwiastek z 1 nad przyspieszenie do kwadratu. Tak, czyli mamy teraz pierwiastek z prędkości początkowej przez przyspieszenie do kwadratu, dodać tutaj ten człon podzielony przez przyspieszenie do kwadratu, to będzie po prostu 2 razy przemieszczenie przez przyspieszenie. Zamknijmy sobie ten pierwiastek i zobaczmy, że zgadza się, jest to dokładnie to samo. Tym samym podsumowaliśmy całą serię, a na zakończenie chciałam Wam zaproponować taką grę, w którą można zagrać na podwórku. Gra polega na tym, że kopiemy albo podrzucamy piłkę wysoko do góry z całej siły i mierzymy czas, jaki piłka spędziła w powietrzu i w ten sposób możemy się dowiedzieć, z jaką prędkością początkową i na jaką wysokość tą piłkę wyrzuciliśmy lub kopnęliśmy. I teraz powiedzmy sobie dokładnie, jak ta gra będzie wyglądać. Otóż wyrzucamy naszą piłkę do góry, po czym ona spada i łapiemy ją w rękę i w dobrym myślę przybliżeniu możemy powiedzieć, że złapaliśmy ją na tej samej wysokości, co wyrzuciliśmy, czyli przemieszczenie jest równe 0. Ktoś nam, nasz kolega czy koleżanka, mierzy nam czas od wyrzucenia do złapania piłki. Mierzymy. Przyspieszenie jest równe przyspieszeniu ziemskiemu i możemy powiedzieć, że przybliżeniu jest to minus 10 metrów na sekundę kwadrat. Jeśli chcemy dokładniej, to możemy użyć dokładniejszej wartości, czyli minus 9,81 metrów na sekundę kwadrat. I chcemy wiedzieć, z jaką prędkością początkową i na jaką wysokość wyrzuciliśmy piłkę. Tutaj sobie oznaczymy to przez H. Dokładniej, żeby nie myliło nam się z przemieszczeniem, to tu zrobię jeszcze jeden rysunek. Tak, rzucamy piłkę do góry, ona leci, 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 po czym zaczyna spadać.
Interesuje nas długość tego odcinka. Dobrze, i jak będziemy wyznaczać interesujące nas wielkości? Otóż prędkość początkową możemy znaleźć. Prędkość początkową znajdziemy ze wzoru tego. W jaki sposób? Mianowicie, mając przemieszczenie równe 0, możemy napisać, że czas trwania ruchu do kwadratu dodać 2 razy prędkość początkowa przez przyspieszenie razy czas trwania ruchu, to się równa 0, czyli czas trwania ruchu możemy sobie wyciągnąć przed nawias. Tutaj mamy tak, to się równa 0, czyli dwa możliwe rozwiązania. Jeśli piłka się przemieściła o 0, to mogła albo się przemieszczać w ogóle przez nie przemieszczać się, albo ten drugi czynnik jest równy 0, czyli czas trwania ruchu to jest minus 2 razy prędkość początkowa przez przyspieszenie, a stąd prędkość początkowa to się równa, jeśli obie strony pomnożymy przez minus przyspieszenie przez 2, to dostaniemy minus a razy czas trwania ruchu przez 2. Natomiast, żeby znaleźć tę wysokość, wykorzystamy ten wzór. W jaki sposób? No zauważmy, że gdy piłka doleci do tego punktu, jej prędkość wynosi 0. Więc jeśli zakładamy, że początek ruchu jest... Więc jeśli założymy, że początek ruchu jest tu w momencie wyrzucenia, a koniec jego jest w momencie zatrzymania się gdzieś w powietrzu, to możemy powiedzieć, że prędkość końcowa jest 0. To się równa prędkość początkowa do kwadratu dodać 2 razy przyspieszenie razy szukana wysokość. Czyli jeśli przeniesiemy sobie ten wyraz na drugą stronę i zamienimy wyrazy kolejnością, to będziemy mieć, że 2 razy przyspieszenie razy wysokość, na którą poleciała piłka, to jest minus prędkość początkowa do kwadratu. I podzielimy obie strony przez 2 razy przyspieszenie i będziemy mieć, że wysokość to jest minus prędkość początkowa do kwadratu przez 2 razy przyspieszenie. A jeśli podstawimy jeszcze ten wynik na prędkość początkową, to już będziemy mieć bardzo prostą zależność, mianowicie taką. Tutaj jak podnosimy do kwadratu, to ten minus nam znika. W liczniku mamy a do kwadratu przez a, czyli tutaj będzie a, przyspieszenie. Tutaj czas trwania ruchu do kwadratu przez 2 razy 2 do kwadratu, czyli przez 8. No, czyli mamy dwa bardzo proste wzory, które ze zmierzonego czasu lotu piłki i ze znanej wartości przyspieszenia ziemskiego pozwalają nam wyznaczyć to, co nas interesuje w naszej zabawie, czyli prędkość początkową, prędkość, z jaką wyrzuciliśmy piłkę, i wysokość. I teraz trochę nam się już miejsce kończy, ale tutaj mamy jeszcze go trochę, żeby rozwiązać jakiś prosty przykład. Przykład, że czas lotu piłki wynosił 5 sekund. I zobaczmy, z jaką prędkością udało nam się wyrzucić piłkę. Wykorzystajmy nasz wzór, to jest 1 druga razy minus 10 metrów na sekundę kwadrat razy 5 sekund. To jest, ile minus z minusem się redukuje? Tutaj 10 przez 2 to jest 5 razy 5, 25. 25 metrów na sekundę kwadrat razy sekundy. To są metry na sekundę. Jeszcze sobie tutaj z boku rachunek jednostek. Zróbmy metry na sekundę kwadrat razy sekundy. To są metry na sekundę. Dobrze. A druga rzecz to jest wysokość. To jest minus 1 ósma razy minus 10 metrów na sekundę kwadrat razy 5 sekund do kwadratu, tak? Czyli razy 5 sekund do kwadratu. To jest minus z minusem nam się znowu redukuje. Tutaj mamy 10 razy 25, czyli 250
250 przez 8 metrów na sekundę kwadrat razy sekundy do kwadratu. No to są metry. Ile tych metrów jest? No 250 przez 8 to jest 31,25 metra. Jeszcze raz, metry na sekundę kwadrat razy sekundy do kwadratu to są metry. Jednostki się zgadzają. Oczywiście te wyniki są bardzo przybliżone, bo ani nie uwzględniamy tego, że mogliśmy kopnąć albo rzucić piłkę trochę krzywo, a nie idealnie pionowo. Poza tym nie uwzględniamy tutaj oporu powietrza, który w przypadku takich piłek, którymi się bawimy na podwórku, to jest istotny. No ale jest to taka zabawa, która pozwala nam jakoś jeszcze oswoić się z fizyką rzutu pionowego i ze wzorami, które sobie tutaj wyprowadziliśmy.